Hello! Cześć Kubasta! Cześć Lisie Pierogi! Cześć Adimil! Adimil! Cześć Kapitan Szyma! Hello Chmurek! Witaj Serponczo! Cześć Darela! Dzień dobry zwiadowca! Czy może raczej? Dobry wieczór! Am I right? Am I right? Hello Puki! Nie mogę mieć innych godzin we wtorki, zwiadowca. Mam terapię na 18, więc jestem po. I tak już chyba zostanie. A w ciągu dnia chcę się spróbować zmusić do jakiejś pracy. Niezależnie jak bardzo mi wyjdzie. Że przegapiał streamy, przykro mi. Będzie kontynuacja gry z Zo. Nie. Nie chcę tego za już więcej widzieć. Za dużo przytłoczyło mnie. Za dużo opcji. A ja, moje myśli się rozsypują za szybko. Czyli pewnie Wiedźmin 3, dokładnie. Klasyk. Za dużo gęsi i królików. Za dużo nosorożca kapibar. Będziemy grać kolejną nówkę z Xbox Game Pass for PC. Nazywa się Despot's Game. Jakiś taki auto battler. Ale pokomplikowany. Było dużo fajnych mechanik, takich RPGowych nawet. No, mnóstwo mechanik i też bardzo rozbudowany tajkun. Ja się spodziewałem właśnie, że po tym jak to wyglądało, że to będzie coś uproszczonego. Na to się trochę nastawiałem. A okazało się, że tam jest dużo złożonych systemów, łącznie z tym, że trzeba zamawiać jedzenie i różne rodzaje jedzenia różnym. I dzielić wszystko na zony, żeby odpowiedni ludzie zajmowali się zwierzętami. Cała ta dodatkowa mechanika moralności, że w zależności od tego, jakie moralne decyzje podejmujesz, to inne rzeczy drzewka odblokowujesz? Researchowego? Zwariowane. Fajnie, subtelny humor się przez tę moralność robi. Hello, Marbar. My God. Oh, Long Johnson. Oh, Don Piano. Why I is ya?
Kto zna tego kotka? O, ciężki dzień. Ach, ciężki miesiąc. Ciężkie 2 miesiące. Dubbingowałeś może Wikipedię, bo ktoś tam ma taki głos jak ty. Co? Nic o tym nie wiem. Hello. Jak się dzisiaj macie, ekipa? Jesteście zdrowi? Kto dzisiaj ma COVID-a? Zawsze ktoś ma. Żyjecie? Trzymajcie się tam. Ja wracam z kina. Kandydozę? To brzmi jak... Brzmi jak coś dobrego. Mam nadzieję, że... Pewnie nie jest, ale mam nadzieję, że jest. Candy jak candy. Love candy. Hihi. Nie pozdrowię grusz. Jak candida. O, jak candid, czyli jak mówić szczerze. Being candid. Ty mi zrobiłeś grusz Menidas. Wbijasz po prostu tutaj i domagasz się pozdrowień. Pierwsza chwila twoja na czacie. Może ostatnia w sumie. Boom. Czemu nie? To chyba miał być żart. No właśnie widzę. No, kochani, widziałem nowego Patryka Wege, Niewidzialna Wojna, film Wegi o nim samym i to dlaczego poszedłem na ten film. To, żeby dowiedzieć się poprzez właśnie, kiedy ktoś robi film o sobie samym, to może nieświadomie zdradzić różne rzeczy na swój temat. I nie mogę być tego pewien, bo nie znam do końca Wegi, ale nie wiem, czy on, jakby, czy plan był taki, żeby pokazać absolutnego psychopaty. Bo ten ekranowy patyś to jest swojskie ziółko. Bo to jest taka historia, wiecie, taki pomnik, który budujesz postaci i tak jakby ta ekranowa postać, już pomijamy w ogóle, czy to jest dokładne odwzorowanie, czy ten... Mówimy tutaj o postaci tego Patryka, którego oglądamy na ekranie, nie? Że ten Patryk... On już w trakcie robienia filmu ma postanowione, że on, jakby jego życie to będzie budowanie pomnika samemu sobie. Więc wszystkie rzeczy, które się wydarzają, kiedy on patrzy, bo on ma taki pusty, ten zawierucha ma taki pusty wzrok jako Wega. Po prostu często patrzy w kamerę i to jest takie martwe spojrzenie takiego absolutnego psychopaty. I nawet kiedy on jest właśnie z jakimiś innymi postaciami, inne postacie na przykład cierpią z jakiegoś powodu w jego towarzystwie, to on jest kompletnie nieobecny, tak jakby patrzył i myślał, i już myślał w trakcie, wrzucę to do swojego filmu, wrzucę to, to jest coś o moim życiu teraz.
I no to jest właśnie, więc tworzy się taki obraz człowieka, który za wszelką cenę chce zbudować sobie pomnik, nie zwracając uwagi na nikogo wokół siebie. Jakby wszyscy ci ludzie są totalnymi NPC-ami. I to nie tylko dla reżysera, scenarzysty, pana Patryka, ale też dla tej postaci. Gdzie kompletnie on nie nawiązuje żadnych głębszych relacji z żadną z postaci, tylko musi się przez nich w jakiś sposób... To są nowe metody prezentacji siebie i sprawiania, że inni będą właśnie widzieć wielkiego człowieka w nim. Albo będą go utwierdzać w jego wielkości w jakiś sposób scenariuszowy. A przy tym te psychopatyczne elementy, to nie jestem przekonany, czy to jest celowe, czy to jest właśnie Patryk, tak, wiem, że jestem psychopatą, czy to jest bardziej, chcę pokazać, jakim jestem badassem. I to jest to, w sensie, że jestem chłodny, jestem wyrachowany, jestem cool, ale prezentuje się jako osoba, jest scena na przykład, gdzie on dosłownie dostaje okazję zobaczyć zwłoki i tak patrzy, jest taki zajarany, że zobaczył zwłoki i mówi, fajne te mózgi. Kiedy gonią jakiegoś bandytę i on tam goni, jest mega zajarany, o mój Boże, gonimy bandytę. I na koniec jak złapali tego bandytę, to Patryk stoi, wszyscy spijają słowa z jego ust, opowiada, słuchajcie, to był dla mnie ważny moment, nie zdawałem sobie sprawy, że mam to w sobie, ale byłem gotowy zamordować czego człowieka. Teraz wiem, że mam to w sobie, żeby zabijać. Przeżywam teraz coś, co bardzo mało osób było w stanie przeżyć. Jestem w tej wyjątkowej sytuacji, że mogłem przeżyć coś takiego, że poczułem, że byłbym w stanie zamordować człowieka. Okej, kto pytał? To pytał. Albo scena wypadku samochodowego, nie? Czołówka. W innym niby gdzieś tam jest Vega, ale tam niby, że się coś tam koło, coś tam poszło nie tak. W każdym razie, czołowe zderzenie na wiejskiej drodze. Vega z żoną wychodzą z tego cali. Rozmawiamy o The Boys? Rozmawiamy o The Boys w prawdziwym życiu. To jest nowy Vega. Nowy Vega o Wedze. Ta. Ukryta wojna, czy jak to tam. Przyznał się do bycia potencjalnym mordercą, już powinien być odizolowany od społeczeństwa? Nie mam pojęcia, ale powiedzmy, ta scena, tego, wypadek samochodowy czołowy. Więc wychodzi Patryk z żoną. Dowiedziałem się, że jego żona nazywa się Kasia po jakiś od jej prowadzenia prawdopodobnie 40 minut później, bo wydaje mi się, że pierwszy raz jej imię padło przy ślubie. Patryk wysiadają z żoną i są cali. Ale w tamtym samochodzie słychać właśnie, jak kobieta krzyczy, o nie, 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 ojciec nie żyje, ojciec nie żyje, zabiłeś mi ojca. I Patryk jakby w ogóle wyjebany w to wszystko, tylko łapie się za głowę i mówi do żony, Boże, miałem makowiec w Radomiu jeść, a teraz, Kasia, nie wiem, czy to nie jest koniec. Nie wiem, czy to nie jest mój koniec, zabiłem człowieka. I to jest dosłownie jakby w chwili, nie? Bo zresztą tam bardzo dużo, bo jest podobnie jak to zazwyczaj w jego filmach, sceny po prostu mają, jakby to co jest na tekście, to jest to co ma się znaleźć w scenie i tyle. W sensie po prostu mam taki plan, na przykład powiedzmy scena, jak dowiedziałem się, jak odkryłem muzykę metalową, nie? I to można na tyle różnych sposobów pokazać, że gdzieś słyszysz, że masz jakąś tam relację z czymś takim, nie? Ale wszystko, co się pojawia w scenie na przykład odkrycia metalu, to jest Patryk przychodzi do szkoły, jeszcze jako właśnie dzieciak, i coś tam zobaczy, o, co to masz za koszulkę? O, to jest King's Diamonds. Co, metalu nie słychasz? Nie słuchasz? I tak poznałem metal. No to jest...
I to są jakby wszystkie sceny są do tego sprowadzone, nie? I musi być w tym jakieś, w sensie on musi rozumieć, co pokazuje na ekranie. Tylko czy to jest właśnie, czy to ma być cool, czy to ma być jestem pojebanym człowiekiem, czy moja postać jest pojebanym człowiekiem, wszystko jedno, jak to widzimy. Ale papież nie żyje. Papież zmarł. Słuchaj. Wszyscy na kolanach na placu. A Patryk pada na kolana i mówi: kurwa, będzie żałoba, przeniosą mi premierę mojego filmu. I to jest ewidentnie takie trochę, że śmieszne, nie? Ale no nie wiem. W ogóle zapisałem sobie bardzo dużo. Jak zobaczyłem tę scenę z King Diamonds, z tym metalem, to stwierdziłem, okej, muszę zacząć zapisywać te rzeczy. Bo to są właśnie takie krótkie scenki, z których się po prostu nie będzie pamiętać, dlatego że to wszystko nie jest połączone. W sensie są takie małe, można powiedzieć, takie mini rozdzialiki, gdzie kolejne sceny prowadzą do kolejnej rzeczy. Chciałbym właśnie wskazać jakiś przykład czegoś takiego. Na przykład Patryk pisze scenariusz. Jeszcze jest nikim, nie? Patryk pisze scenariusz i mówi: wiesz, kogo bym chciał do tej roli? Foremniak bym wziął do tej roli. Następna scena. Mama Patryka poznaje Foremniak. Mówi: mój syn napisał rolę dla pani. Foremniak mówi: to niech przyjdzie do mnie do teatru ze scenariuszem. Następna scena. Patryk przychodzi: hej, mam ten scenariusz. Ona mówi: przeczytałem twój scenariusz. Chcesz, poznam cię z reżyserem. Następna scena. Ej, chcę zrealizować ten film. A reżyser mówi: mogę cię zatrudnić jako asystenta. A Patryk mówi: dobra. I nie ma żadnego artystycznego pomyślunku na tym, żeby wprowadzać jakkolwiek te sceny, żeby wprowadzać te lokacje, żeby wprowadzać postacie. Jest tylko po prostu jakieś zdanie, które opisuje sytuację. Na przykład mama Patryka poznaje Foremniak i mówi mu, że jest scenariusz. Bum, mamy to, robimy. To jest wszystko, co musimy wiedzieć. Nie potrzebujemy żadnych informacji więcej. To jest cała scena. Więc większość scen sprowadza się do, nie wiem, kilkunastu sekund, kilkudziesięciu może czasem sekund, w których po prostu dostajemy informację przekazaną i nawet brakuje bardzo często pauz w tych sytuacjach, nie? Na przykład przydałaby się prawdopodobnie pauza, kiedy mama odbiera telefon i mówi: aha, odkłada słuchawkę, mówi małemu Patrykowi: dziadek umarł. To co, nie będzie już dziadka? Nie będzie. I to jest takie tempo, jak powiedziałem przed chwilą. Więc nic nie działa dramatycznie, też dlatego, że Patryk jest jedyną postacią, jest jedynym, co w jakimkolwiek stopniu się liczy w ogóle w tym filmie i tym, czego Patryk chce. Jedyną postacią, która dostaje tam coś więcej, to jest Bóg, dlatego że Bóg jest najulubieńszą postacią Patryka chyba, dlatego że to jest jakiś dodatkowy aspekt, który sprawi, że mimo że jestem jakby właśnie geniuszem absolutnym tym, no to i są jeszcze siły gdzieś nade mną, mimo że to są jakby osoby trochę w jego głowie, nie? Dlatego że on jest bardzo no on ma tam bardzo silną reakcję, bardzo, bardzo silną relację z Bogiem, z którą Ta relacja jest bardziej taka właśnie biznesowa, bym powiedział. Mimo że on tam się właśnie bardzo nawraca czy coś takiego, to on znajduje sobie po prostu jakąś metodę, żeby tłumaczyć sobie, dlaczego różne rzeczy mu się przydarzają. Że na przykład poszedł w złe siły i teraz musi prosić o Boga o pomoc. I mówi na przykład: rozmawiałem z Bogiem i Bóg mi powiedział, skąd wziąć budżet do następnego filmu. Recenzenci filmowi powinni być jakiś template tłumaczony, dlaczego Vega jest wpływowym reżyserem i przykładowe sceny z nowych filmów. I to, co mi się też bardzo mocno jawi w tym filmie w sumie... Cześć, Foket. To...
obraz reżysera, który jest już na wyjściu. W sensie, że to już jest... On w filmie próbuje to pokazywać jako, że odkrył jakąś nową siłę i teraz ma nową moc i nową, silniejszą relację z Bogiem niż kiedykolwiek. Ale to wydaje się turbo desperackie. W sensie, bo jego filmy już nie zarabiają tak dużo, nie są wielkimi wydarzeniami. Ten film chyba w ogóle jakby, ja nie mam pojęcia, czy ktoś na to za bardzo idzie, ale to jak zobaczymy w tych box office'ach. Dlatego, że jest też bardzo, bardzo ważne dla niego, żeby filmy miały wysokie budżety, wielkie nazwiska i żeby dużo ludzi na nie przyszło, bo to jest jedyna sensowna miara sukcesu dla niego, nie? Więc nawet nie wiemy w trakcie, nie dostajemy jakichś scenek, jak te filmy są kręcone właśnie, jak on pracuje na przykład z aktorami. Nie ma nic takiego. Więc te filmy nawet nie jesteśmy w stanie w tej tajemnej, ukrytej wojnie, jak się ten film nazywa, chuj. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na jakim filmie on aktualnie jest, jeżeli dobrze nie znamy po kolei rzeczy, jakie on robił w jego prawdziwym życiu, bo film wam tego nie powie. Tylko właśnie, że pojawia się nowy na ekranie napis, ile łącznie zarobiły Patryka Wegi filmy do tego momentu. Jak dużo pieniędzy zarobiły. Więc po prostu, kiedy przeskakujemy później, to jest już tyle łącznie zarobiły pieniędzy filmy Patryka Wegi. A potem przeskakujemy znowu w czasie, tyle zarobiły pieniędzy łącznie filmy Patryka Wegi. I najfajniejsza była, kiedy on zyskał właśnie te relacje z Bogiem i rozmawiał z tym księdzem jezuickim, z którym on tam czasem rozmawia. I bardzo mi się podobało, że jako, że ja myślę, że skoro Patryk jakby jest... Bardzo ważna jest dla niego prawda, nie? Żeby przekazywać prawdę na ekranie. To ja myślę, że on dobrze zapamiętał, co mu ten ksiądz powiedział i że to są prawdziwe rzeczy, które mu powiedział. Ksiądz mu powiedział: podnieś poziom. I to parę razy mu powiedział: Patryk, nie pędź tak. Podnieś poziom tych filmów. I na to Patryk odpowiadał, że on potrzebuje po prostu dużo większego budżetu, żeby zrealizować, jak to on mówi, Boże arcydzieło. On chce zrealizować Boże arcydzieło, ale do tego są złe uwarunkowania rynku i nie ma na to budżetu. Więc jedyna metoda, żeby stworzyć arcydzieło, to żeby mógł większe pieniądze w to wsadzić. W ramach pokuty weź jakiś niebadziewny film zrób. Nie, to że on był zagubiony przez to, że jego filmy przestały zarabiać. To już taka końcóweczka, nie? Te jego ostatnie rzeczy, tam jego, co się przywiązał do tego Small Worldu o handlu dziećmi, zdaje się, jakiś film zrobił i nikogo za bardzo nie obchodziło, nie obchodził ten jego film, więc to też już w filmie. Jest przekonany, że wszędzie są podsłuchy. Ale jest też w filmie scena, w której wszyscy sprawdzają, czy są jakieś podsłuchy w domu i mówią: nie, nie ma żadnych podsłuchów, panie Patryk. Więc... Więc to wszystko też jest ciekawe. No i oczywiście on nie popełnia błędów, są tylko różni oszuści, którzy go kantują, są złodzieje wszędzie dookoła, są ludzie nieszczerzy, są ludzie, którzy nie wierzą w niego. Niesłusznie. Co ja to jeszcze sobie pozapisywałem? O, wiem, Boże. Czy wiecie, że poza tym, że kilka dzieciaków gra Wege w młodości, to w pewnym momencie zawierucha wchodzi, mimo że on jest w klasie maturalnej. I po prostu są te młode dzieciaki i ten zawierucha tam siedzi po prostu, jakie hello fellow kids, i ma grać tam tego maturzystę. I to jest przezabawne. Ale najbardziej zabawny jest prawdopodobnie moment, kiedy Wega w życiu się trochę roztył, więc stwierdził, że okej, to teraz w tym momencie filmu będę miał innego aktora. I zatrudnił innego aktora na 15 minut. Takiego właśnie otyłego, żeby go grał. Ale
on prawdopodobnie, jestem prawie pewien, że on był dubbingowany, żeby dalej miał ten sam głos. Bo cały czas brzmi jak on. Więc wydobywa się ten jego zawieruchowy głosik z tego wielkiego cielska. Kuba, przestań pytać, czy mi się film podobał. Posłuchaj tego kurwa, co mówię i wyciągnij wnioski. A nie, po prostu czekasz, po prostu aż ocenę wystawię. Na Filmwebie sobie zobaczysz, bro. No, on parę razy tam przychodził do tego Boga, ten, nie wiem, czy jeszcze coś mam. Możliwe, że nagram, kurde, jakiś materiał, bo to jest... Jest po prostu tyle tego materiału zapisałem. O Boże, jeszcze jeden z przykładów scen, które pokazują, i to musi być jakby, Patryk musi wiedzieć, że pokazuje siebie jako psychopatę i jest chyba zadowolony z tego. Kuba Souls, to znaczy, że podobał. Nie, to znaczy, że nie ci podobał. Okej, okay, może to nie było jednak. Może to nie było jednak takie, że ten... Okej, okay, jeżeli to nie było, nie jest czytelne, że to jest 1 albo 2 na 10 film, ewentualnie ironiczne 7, turbo ironiczne 7, okej, okay, to... No, to przepraszam. Więc scena w Auschwitz, gdzie mają tam kręcić do tego, żeby jakieś dokumenty robić czy coś. I kiedy jakby dostają informacje właśnie, co mają tam zrobić, że mają właśnie rozmawiać o różnych doświadczeniach, różnych ludzi tam, żeby stworzyć taki katalog Auschwitz. Właśnie ofiar i wszystkiego. To Patryk Wega powiedział, ej, a mogę spać w biurze Rudolfa Hessa z widokiem na szubienicę? Dosłownie. Wega jak Andrzej Munk? Żeby to Munk. On od początku umieszcza przebitki z siebie na 2001 Kubricka. Dlatego, że wszystko spaja taka... Jest taka klamra, która jest z pełnym nonsensem, gdzie on przychodzi do... Boże, do Kataru, do tych... jak to było opisane? Arabów wspierających ISIS. Dlatego, że on po nich poszedł po pieniądze. Dlatego, że Bóg mu tak powiedział, żeby tam poszedł, że to będzie najśmieszniejsza rzecz ever, jak on zrobi boskie arcydzieło, czego dogadujemy się jak pod koniec filmu, że on stworzy boskie arcydzieło za pieniądze Arabów wspierających ISIS. I to będzie najśmieszniejsza rzecz ever. I tak mu Bóg powiedział. Więc to jest to, co spaja. Więc na początku on właśnie idzie tam i mówi, i jeden Polak grający Araba go pyta: to co pan chce zrobić za te pieniądze? I ostatnia scena w filmu, potem dostajemy odpowiedź w ostatniej scenie tam, po tych 135 minutach. I mamy ponownie przypomnienie, jak ten Polak grający Araba go pyta, co pan chce zrobić z tymi pieniędzmi? I Wega mu odpowiada, chcę zostać numerem jeden. Reżyseria Patryk Wega. Nie, ten film był naprawdę i oglądałem go, 138 minut, polecam serdecznie, Adam Małysz, 2 na 10. Nie, to jest, w sensie to jest inept, to jest, tam nie ma żadnych tematów, żadnych ciągów. To jest ego trip, nie? W skrócie. Jeżeli nie wyczytaliście tego z tego wszystkiego, co mówiłem dotąd. Nie ma tam żadnego tempa, nie ma tam żadnych tematów, które ciągnęłyby się przez cały film. Poza tym, że ja jestem Patryk. Życzę wszystkim, żeby ktoś na was patrzył jak Patryk Wega na Patryka Wega. No. Czyli jakby cała reszta świata to są NPC dosłownie w jego filmie.
i w życiu tej postaci. Nie, nie, on tam nie gra, Zawierucha gra go. I to jest... Najbardziej niesamowite jest, że on jeszcze chodzi... Nie wiem, czy to jest jakby on prawdziwy, czy jakby Zawierucha, czy to jest jego inicjatywa. W każdym razie Zawierucha cały film chodzi tak o... I ma to puste spojrzenie właśnie takiego psychopaty. Tu jest moje miejsce. Ja wam wszystkim kurwa pokażę. Non stop. Jeżeli znacie Deckera, tę postać Tima Heideckera, takiego tajnego agenta, to jest trochę takie to właśnie, nie? Że mamy taką postać jeszcze... Fajnie, że jest Zawierucha, dlatego że on jest taka... On ma taki vibe, taki trochę... taki sieroty, takiego... taki cringe jest straszny w tej postaci, którą Zawierucha gra. Takiego... Ma taki straszliwie niepewny głos. Tylko, że ma cały czas właśnie tę zadartą głowę, tak jakby właśnie to wszystko była taka fasada, a w środku był bardzo malutki człowieczek. I dlatego ekstra śmiesznie wyglądają sceny, w których Patrick Vega pokazuje, jak bardzo wyrywa dziewczyny. Bo są takie sceny, w których właśnie on pokazuje, jak on ładuje się na podryw. Po prostu widzi, że jest jakaś ładna aktorka, chwyta ją i mówi, a co ty robisz bez biustonosza na moim secie? A ona mówi, nie ma na moje piersi biustonosza, dlatego muszę nosić sportowy. A on mówi, lubię małe piersi. I idą się całować. Prawdziwy poeta. Ten stres, jak grasz w filmie rolę reżysera. Tak jak Johnny Bravo. Tylko no, tylko gdyby Johnny Bravo wyglądał jak Boże, wiem, o jakiego aktora mi chodzi. Midnight Cowboy, come on. Come on, Dembski, przypomnij sobie. Nie, mnie film łapidzie. Nie ma Habiora. Albo jak jest, to nie zauważyłem. Bo był za bardzo NPC-em. Dustin Hoffman, no. Gdyby Johnny Bravo wyglądał jak Dustin Hoffman, to jest Patrick Wayne. W tym filmie. To jest ta postać. Dobra. Mamy gierkę dzisiaj do zagrania. Nie, właśnie nie ma tych wszystkich aktorów. Prawie nic się nie dzieje na planach, a jak się dzieje, to dzieje się z tymi. W sensie jedyna chyba osoba, która gra prawdziwą osobę, to jest jakaś dziewczyna grająca foremniakową. A tak to chyba nie ma nikogo grającego kogoś innego, ani nie ma znanych ryjców grających siebie samych. Bo w ogóle ten film jego autobiograficzny nie jest w ogóle o robieniu jego filmu. I nie wiadomo, jaki film tak naprawdę kręci w danym momencie. Piotr Cyrwus, tak. Piotr Cyrwus, ale nie gra Cyrwusa. On gra przez chwilę takiego reżysera, którego mu dali, dlatego że zabronili Patrykowi Wedze reżyserować film. Więc Patryk Cyrwus był taki właśnie, że on był słabym reżyserem i Patryk Vega miał dość. Vega nie wiem, czy wejdzie do game devu. Ja myślę, że on skończył już. Ja myślę, że on już sobie dał spokój. W sensie nie, że dał spokój, tylko że następne jego rzeczy już nie będą nikogo interesować. Bo teraz już nawet bez sensu jest mówić, że o, Vega, a dlaczego ci wszyscy ludzie tak chodzą na jego filmy, tak go kochają? Już nikt nie chodzi na filmy Patryka Wegi. Już nikt tego nie słucha, że nowy film Patryka Wegi wychodzi. Już jakby wszyscy, like everybody moved on.
Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek szedł na ten film Patryka Wegi o Patryku Wedze, ale mogę się mylić. Zobaczymy jaki, nie wiem, czy już jest z pierwszego weekendu box office. Chyba to się dopiero pojawia po kilku dniach na stronie. Właśnie, 23-25 września to jest najbliższe, co mamy. No, nie ma jeszcze. Więc jeszcze nie wiadomo. Jesteś prawdopodobnie ostatnią osobą z jakimś wolnikiem, które chciało się wyrazić opinią o nowym filmie Wegi. Możliwe, że nawet będzie mi się bardziej chciało, bo ja nie wiem, czy gdybym nagrał takie... znaczy nie wiem, czy to powstanie. Ale po tym mam chęć nagrać, tak jak kiedyś nagrywałem właśnie jakiś tam Smoleński czy inne takie. Po prostu takie top scenek, które się dzieją w tym filmie. Po prostu opisanie tego wszystkiego. I jaka to bzdura. Dlatego, że no po prostu bardzo, bardzo mnie to bawi. No. Dobra. Teraz będziemy grać w Despots Game. No, come on. Oj, nienawidzę cię, Twitch. Come on! Okej, jak wpisuję 3 literki, to jest. Okej, mam go. Dobra. Toaleta i gramy. Uruchamiam, uwaga, może być chaos. Jakiego aktora bym wybrał do roli do swojej autobiografii? Nie mam pojęcia, nie lubię aktorów. Może lubię jako osoby, ale nie lubię żadnego polskiego aktora. Jako rola, jako że o mój Boże, gra w tym ten. Nope. Wyjebane. Kartoflane mordy! Ale na pewno mili ludzie. Mógłbym się kolegować pewnie. Nie trzeba było wyciszenia, już naprawiłem. Na truszczyków z Mrągowa. O, na przykład. Potem ja młody jeszcze jestem, mógłbym się grać. Więc mam doświadczenie aktorskie, że umiałbym się nie zagrać.
Dziękuję. Dziękuję, pan dziki, pan kopelat. Okej, mamy okno. Tak chyba będzie najlepiej. Czy musiałby zagrać Dziętek albo Gierszy, albo przystojny aktor musi być? O. Okej. Okay. Jest gierka. Zobaczmy. Okej, no normalu zagramy. Klasyk. Nie będziemy kombinować za bardzo. Zobaczymy, o co biega. W końcu. Po wielu przegraniach udało mi się cię przyzwać. Mamy szansę. Jesteś wybrańcem. Możesz ocalić ten skazany świat. Tak naprawdę jesteście gówno ludzikami, które zaraz zginą w moich tunelach. Jeżeli uda ci się dostać do końca, to na koniec jest niespodzianka, ale pewnie ci się nie uda. Idź do następnego pokoju. Dostaniesz instrukcję. Naciskaj na drzwi, żeby poruszać się między pokojami. I tutaj naciskam strzałkę? Nie, wystarczy drzwi. Okej. Okay. O! Nawet nie nacisnąłem, tylko przyjechałem. Ej, walka! Żeby się na nią przyglądać, żeby się na nią przygotować, wybierz swoich ludzików. Wybierz jednego, a potem prawym przyciskiem myszy. Okej, okay, tak się wybiera, tak? Gdzie chcę ich posadzić? No to ten ma tarczę, to niech tutaj pilnuje, tak? Bo tutaj będzie wróg. Ty idziesz gdzieś tu, o, na tył. Ty jesteś bezbronny, to stój tutaj. Tutaj jest menu, to raczej nie będzie wam potrzebne, to może tutaj będzie dobrze. Walka wydarza się automatycznie. Kiedy jesteś gotowy, naciśnij walka. Okej, okay. Robot. Wow, następny. Jak sobie radzimy? Czemu nie ma HP? Powinno być... Chciałem, żeby się wyświetliło HP. O, sklepik. Jeżeli nie chcesz umrzeć za szybko, to będziesz potrzebować broni. Paddle. Charmed ring. Okej, okay, czyli walka, prędkość walki. O, ludzik. A ile ja mam hajsu? Ile ja mam tego hajsu? Czy to jest liczba, którą mam? Nie, to, tak? Nie. Tokens, o. Więc kupmy sobie jeszcze jednego ludzika. Kupmy paletkę. Mogę wybrać paletkę, tak? Masz. O, i ma paletkę, super. Nie ma po co trzymać tokenów, mówią. Więc weźmy jeszcze. Czemu nie? No i dobra. Mamy niezłą armię. Co to za gierka? Despots Game się nazywa. O ludzikach uciekających przed AI. Jakiś taki autobattlerowy roguelike. Czy roguelite. Okej, okay, następny pokój. Wrzuć tutaj ludzika, żeby utrzymać 4 żarcia. Okej, okay, więc tu jest żarcie, tak? A co to jest? Mutacje. Jak będziesz grać, to zdobędziesz więcej mutacji. Okej, okay, inwestuj. O, to też trzeba te inwestować, tak? Czy żarcie się to inwestuje? Okej, okay, czyli to są po prostu rzeczy, które ułatwiają kolejne rozgrywki. Okej. Okay.
Ale też nie wiem za dużo o tej gierce, bo dopiero co ją odkrywam. Okej, więc to jest max, co możemy podejść. Dobra, więc tutaj będą rzeczy. Ale chciałbym, czy da się w menu zrobić, żeby te ludziki miały paski widoczne? O! Twitch integration? Czekajcie, żeby mnie wyskoczyło coś doksującego, ale kliknę to i zobaczymy, co to znaczy. Get token. Despot's bot. Pozyskanie listy subskrybujących kanał i sprawdzenie, czy użytkownik subskrybuje kanał. Okej. Okej, dostałem jakiś kod do wpisania. O mój Boże, czy to znaczy, że te ludziki będą się teraz nazywać, kiedy będą nowe ludziki, to będą się nazywać jak wy? Chyba imiona po prostu wasze będzie zbierać. Te są już akurat żywe, więc one nie mogą być, ale... Oh no! Czekajcie, to włączę integration, dlatego że jest mało subskrybujących, a możliwe, że będzie dużo ludzików, nie? Bo teraz się zepsuło, teraz nie chce działać Twitch integration. Nie mogę włączyć jej. Czekajcie. No się nie chce się wklikać mi. Okej, no mniejsza. Wrzuć mnie do dziury za 4 jedzenia, proszę. Okej. Okay. No wiecie, bo tutaj nie są, jakby tutaj się nadal nazywają ten, ale jak będziemy nowych mieć, to prawdopodobnie będą się nazywać jak wy. Jeszcze raz spróbuję. No nie, widzicie, nie chce się wklikać w ogóle. Teraz. Mam nadzieję, że jest ta integracja, która była. W sensie, że przynajmniej subskrybenci się załapią. Trzymam kciuki. Co Bianka odpierdala z tyłu? Nie, leży sobie. Okej, okay, walka. Nice. Sticky blood. Wszystkie jednostki obniżają atak przeciwnika i jego prędkość o 40%, kiedy umrą. Okej, dobra. I co, i teraz mamy to po prostu? O, okej, ale to mamy po prostu i to sobie jest, tak? Nie trzeba tego ekwipować. To jest coś, co mamy od razu. Tak to wygląda chyba. Okej. Zrobiłem jednego na jedzonko, żeby zobaczyć, co się stanie. Martin nie żyje. A kliknąłeś apply? Tak, tak. W sensie tam się też nie da teraz, ale wtedy kliknąłem apply. Czekajcie, a gdybym wyszedł... Bo mogę zacząć w sumie jeszcze raz, co problem? Co za problem? Żeby od razu z nickami waszymi. Może wtedy będę mógł ustawić od razu przed wejściem do gry te twitchowe ustawienie. Ustawienia. Kurde, zobaczcie, zepsuło się po prostu. Become default. I nadal zepsute. Kurde. Kurde.
Jak to teraz zrestować? Może zrobię tak. Zarządzaj grą. Czy są można... Czekajcie, odinstaluję grę. Odinstalowuję grę. Bo ja chcę was w tej grze. Ja chcę was w Despot Game, okej? Okej, teraz może być chwilę słabiej i działać rzeczy, bo... Bo gigabajt się będzie ściągał, bo tyle gierka waży. Potrzebuję was, ludziki. Potrzebuję was do pomocy. Okej. Dźwięk od razu jest taki, jak powinien być. Ustawienia mi zapamiętało niestety. Chyba nic z tego nie będzie. Synchronizowanie danych. Nie wiedziałem, jak usunąć wszystkie dane, więc najwyraźniej zapamiętał to, co było. No, nie mogę kliknąć Twitch Integration, nic się nie wydarza wtedy. Kurde. Kurde! Dostałem jedną szansę. Szkoda. Wygooglaj. Despots Game Twitch Integration Not clickable. Nie ma takich cudów tutaj. Problem. Twitch Integration Problem. Może po prostu nie działa ta funkcja? Nie, nie, nie. Dosłownie jak wpisałem, to ktoś ma napisane My viewers are in the game. Poza tym za pierwszym razem, jak włączyliśmy, to zadziałało. Tylko teraz się już menu nie chce włączać. Smutne. A teraz co się wydarzyło? Czemu muzyka jest głośna? Może będzie działać teraz. Potem kliknąłem default, więc boję się, że nie. Ale zobaczymy. Cześć, wielkie dzięki, Gbidzi, good day. Tu był włączyłeś, ale followerów nie. Tak, tak, ale nie wiem, czy nie zresetowało się i tak. Zobaczmy. No widzicie, nazywają się jakiś Zutelo, kurde. O, lisie pierogi. Pan dziki pan. A to jest Marbar. O, i okej, jesteście. Super. Miło was gościć. Jak się nie zresetowało, to dobrze, bo followerców bierze wszystkich, a nie tylko aktualnie online. O! To faktycznie. Co my tu mamy? Tu będzie wróg. Okej, Zutelo, idziesz tutaj. Jakiś Zutelo. Przykro ci. Ja jestem psychopatą, jak Patryk Wega. O! Dalek! Bić daleka. Brawo. Co my tu mamy? Jeszcze jedna tarcza. Podobają mi się ogólnie tarcze. Chciałbym mieć tarczowników. To kupmy jeszcze ludka. Weźmy tarczę i dajmy mu tarczę.
No. Co to jest? Zwiadowca! Zwiadowca, jesteś tarczownikiem. Z Zutelo jesteście kumplami. Czy jak zrobię upgrade, myślicie, że warto? Więcej rzeczy. Rękawice Rockiego. Bo kto to? Nie ma lisie pierogi, nie ma nic. Dajmy coś lisim pierogom. A! Kupiłem! Okej. Okay. Lisie pierogi, jesteś Rocky. Lisie pierogi McGregor. I kto to jeszcze jest? Kapitan Szyma. Proszę bardzo. I Igor. Chyba jednak bierze tylko osoby, które są w tej chwili aktywne na czacie. A nie wszystkich. Bo nie wiem, czy jest jakiś Igor. Może być Igor w sumie. Okej, okay. Let's go! Fajto. Okej, okay. W sumie jesteśmy gotowi do walki. Kolejny Dalek. Super. Co to jest? Food. O, można jedzenie kupić. Super. Co? 11 za 3? A 7 za 2. Chciałem wam się czymś pochwalić, ostatnio zacząłem się uczyć rysować, zacząłem zbierać materiały do licencjatu, którego znalazła się we mnie motywacja do popychania rzeczy do przodu. Od tygodnia też pracuję nad swoim światem, coś o czym myślałem od dziecka, przez cały czas mojego życia zbierałem sporo pomysłów, które kiedyś miałem i zrobiłem coś, co zawsze było dla mnie cięższe, to czułem się nie ma sensu i tak wszyscy śmieją, zmarnujesz czas i po prostu zacząłem tworzyć. Jestem znacznie szczęśliwszy i super, napierdalaj. Bardzo ładnie. Super. Cyk i cyk. I cyk. No i mamy kupę żarcia i super. O, tu już nic nie ma. To znaczy, że to jest boss. Nie ma wyjścia. O-o. O-o. Okej, zwierzaczki. Dacie radę? Napierdalać. Co za kubeł. O, umrze. Spoko. Chillera, utopia. Fast reload. Wszystkie ability cooldowns są krótsze. Okej. Okay. Nie ma żadnych abilities, które by były. Na razie. Może później będziemy jakieś mieć. Jak tam przygoda z Elder Scrolls Online? Non-existent. O, tu się da zobaczyć ogólnie. Wszystko. Okej, to pobijmy tego. Okej, kolejny Dalek nie żyje. 19 punktów mamy. Time to read to learn class combos. See the Harkbus. Harkbus. Okej. Okay. Brońka. Dobrze. Daj ludzikowi. Okej, okay, komu dajemy? Kapitan Szyma, here you go. Teraz jest niebieska ikonka w przeszuterach. To oznacza, że dałeś im level umiejętności klasowej. 2 na 3 oznacza, że masz dwóch różnych ludzików w tej klasie, a potrzebujesz trzech ludzików z różnymi przedmiotami, żeby odblokować następny poziom umiejętności. Poziom umiejętności zwiększa się, kiedy zbierasz różne przedmioty tej samej klasy. Czemu? Dlatego.
Okej, więc tutaj potrzebujemy... Jeszcze możemy dać miecz na przykład Igorowi, tak? Bo mamy kogoś, kto ma miecz. Więc damy miecz Igorowi. A, kup. O, Igor ma miecz. I teraz mamy... Nie liczy się, bo ten ma miecz. To jest miecz, to co on ma. Kruci. Licho. Co? Kart? O nie. Co ja mam z tym zrobić? No to dajmy jeszcze jednego ludzika. O. I będziesz mieć kart full of secrets. Nie mam pojęcia, co to daje. O mój Boże. Ale masz imprezę. No dobra. Dobra, chodźmy. O, bo każdy z nich potrzebuje jednego jedzonka, tak? Za każdym razem, jak przechodzi przez pokój. Okej. Dobra. Dawać tego bossa. Ajajaj, atakują nie tego, co trzeba. A nie! Zwiadowca nie żyje. Szybko poszło. Jedny zwiadowca. Wykonałeś pierwszego bossa. Co za osiągnięcie. Masz tutaj nowy guzik. Kills all enemies in a room. Doesn't work. In rooms with bosses. Creates an obedient Khaled on a free tile. Okej. Okay. Nie wiem co to znaczy, ale mamy jakiś nowy guzik tutaj. To co? No okej, wszyscy do rury. Ui! Jakie lemingi kochane. Maszyna klonująca. Umieść token, żeby stworzyć klona. Umieść dwa tokeny, żeby zrobić dwa klony. I masz 50% szans, że maszyna będzie źle działać. Sklonowane indywidua będą wybrane losowo. Okej. Okay. Igor is no longer alone. There are two of them. Okej. Okay. O, shooting. Shooty. Shooty. Shooty shoot. Let's give a shooty to one of the Igors. Jak to? Tylko do Nubis. Okej, okay, jeden z Igorów. Idziesz na mięsko. Sorry. O, nowy zwiadowca, kochani. Ten to pożyje. O nie, to jest... Ma kuszę. Ja muszę się nauczyć tego. Ja muszę to ogarnąć. Okej, to czekajcie, że jeżeli chcemy, bo chcemy tarczownika. Okej, ej, nie ma tej Igora, nie? Nie będzie zły. Nie ma tutaj żadnego Igora, nie? Bo ja wolę tarczownika. Nika. Liczyłeś bany? Zwiadowca. Nieźle. Okej. Okay. Będzie dużo przeciwników teraz. Okej. Okay. W ogień walki. Wow. Ajajaj. Jesteś zdrowi? Super, co to jest? Super. Poproszę. Mamy to. Może nie potrzebujemy aż tak dużo żarcia? Nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy osiem ludzików, więc osiem tracimy za każdym razem, tak?
Okej. No dobra, no nie wiem, co mam powiedzieć. Do walki. Nie mogę tego użyć. Mogę użyć dopiero przed walką. Tylko przed walką mogę tego użyć. Okej. Kurde, ledwo się trzymacie, dzieciaki. O, penetrating shots. Są darmowe rerole, ale może ja chcę to. Więc co, więc teraz wszyscy strzelacze dealują nie tylko przeciwnika, tylko też przeciwników za nim. No, byłoby to śmieszne zaiste. Kurde, co ja mam zrobić, żeby nie umarli te ludzie? Co ten w ogóle robi? Czym się zajmuje Lena? Czy to jest dystansowy atak? O, okej. Mamy robota. To może niech, skoro robot pewnie jest tylko na jedną walkę, to niech idzie na ten, żeby inni nie poumierali. Okej, fajto. Nie! Marbar, nie żyjesz. Przykro mi bardzo. Kurde, tylko żarcie, ja nie potrzebuję żarcia. Robot nie je, nie? Mam nadzieję. O kurde. Trzymaj się, Marbar. Wszyscy do tyłu. O. Nie chcemy, żeby komuś się stała krzywda. O nie! Pierogi! Pierogi! O mój Boże! Przeżyje? Uoli się, pierogi przeżyte! Dobra robota. Ten naukowiec na dystans jest, ale zobacz, ale nikt go nie rusza. Teleporter. Super. Trzymaj tab i znajdź inny teleporter room, żeby się przenieść do niego. I co, mogę tu? Nie. To muszę najpierw to odkryć pewnie. Sucker gun. O, to jest nowa brońka dystansowa. Ja myślę, że ogólnie chcę dystansowo napierdalać. Okej, okay, przyciągnijmy tutaj. Mamy nowego Marbara. Czy ja mogę was... O, level drugi! Co to jest? Crash card. Czy to znaczy, że postacie przeżyją dzięki temu? Spirit mask. To chyba znaczy, że to jest lekarz, nie? Że może mi przeżyje postać. O, i Anna Croft. I teraz mamy Attack Speed Aura. Więc mamy więcej tego. To fajne. Dobra. Aha, bo tu nie ma walki w ogóle. To mamy jeszcze trochę punktów. I trochę żarcia. To dajmy trochę mięsa armatniego tutaj, co? Po prostu. Bo nas stać. Nie muszą być przecież wyposażeni wszyscy. Jak ty wynajdujesz takie gry, po prostu patrzę, co wychodzi nowo na Game Pass.
i ściągam. Okej, okay, ale nie chcemy tam, bo tam jest boss końcowy. O kurde, ale nam jedzenia schodzi. O chuj! Głupi jestem. Lepiej, żeby pomarli ci ludzie, bo inaczej ja się nie wykosztuję. Co ten ze streczerem robi? Ło, za plecami się pojawił, widzieliście to? Okej, okay, kochani. Zostańcie mięskiem. I'm sorry. Nie chcę tych drugolevelowych. Co to jest? First aid kit. Trochę chcę. Komuś dać. O, to mamy teraz dwóch różnych. Heal ability. To brzmi super. No ale ty musisz iść na poświęcenie. To ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Stać nas, żeby przejść na następny ekran. Okej. Okay. Nie rozumiem. To czemu nie zjedliście tego? Okej. Okay. Teraz tu. Okej. Okay. No dobra, walczyć, no. I będę się przyglądał healerom tutaj. Czy leczą tych. Może cię przesunę tu i może zobaczymy, jak leczysz. O, o, trochę poleczył na odległość. Ajajaj. Okej, okay, udało się. Wszyscy żyją. Nice. Zutelo ledwo żywy. Ale niestety może tylko liczyć na takie leczenie, jakie będzie. Zdajmy go na razie do tyłu. To może on zdąży zostać wyleczony. Bo 11 masz, a nie... Co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ale przecież robot nie je. Czy robot je? Excalibur. Chyba jednak je? Koszmar. No ja nie chcę więcej ludków. Ale też nie mam... Okej. Okay. Słuchajcie, zwiadowcy chyba nie ma, bo dawno nic nie pisał. Jest, o. To jesteś teraz healerem. Będę mieć dużo healerów. Dobra. Ok, idziemy na bossa, więc może... O. Żeby po prostu, żeby się działo coś. Na bossa możemy mieć... to jest jakiś znak zapytania jeszcze. Czy ja dam radę? Oto sztuka współczesna. O, próbuję wynaleźć absorpcję obrażeń. O, musimy znaleźć jakieś przedmioty. Kurde. Gdzie nie wiem, mielibyśmy go znaleźć? Ajajaj.
Okej, okay. Jeszcze starczy nam energii na... O, nie ma tej... Nie, dobra. Okej, okay, boss time. To za chwilę nie bierze do testu. Ej, to prawda, ideolo, że będziesz leg healerem. Okej. Okay. No dobra, to zobaczmy, co się stanie. Jazda. O, Sergiej nie żyje, Valerian nie żyje. Okej. Okay. To na to byliśmy gotowi. Mówmy się. Healerzy leczą. Healerzy leczą, dobrze. Ale super. Co to za guzik? Fully Heals Selected Unit. Super, poproszę. Chcę to mieć. Super. Okej. Okay. Chodźmy do rury, idziemy na następny level. Wielki pająk! Uciekaj czy zabij? Kto pierwszy napisze tygrys wielkimi literami wybiera. Zwiadowca. Ledwo, ale ci się udało. Co robimy? No, co robimy? Run czy kill it with fire? Ucieczka czy zabijamy ogniem pająka? Run. Udało się, uciekliśmy. U mnie byłam pierwsza, no ale gołębiot zdecydował, że nie. Gołębiot się nie myli. Okej, okay, nie mamy żarcia, ale tutaj możemy kupić, a mamy dużo punktów. Więc tu się naładujemy trochę jedzonkiem. A, najpierw trzeba się bić. Okej, czyli naprawdę one muszą jeść. Może to nie był dobry moment, żeby go usuwać. Może trzeba było po walce. Niezły jesteś, Kubuś. Wow, to też ludki, tylko robotyczne jakieś. Nie! Lisie pierogi, nie żyjesz. Ale silne się zrobiły te stworki tutaj. Dawaj żarcie. Dawaj całe żarcie. No, chyba się cofniemy do sklepu. O, nie ma go już. Nie za mądry jestem, co? Pieniądze marnuje. Jak się dostać do teamu? Jak pojawi się nowy ludzik, to powinno cię dodać. Nie wiem, czemu cię nie robi. Może to było tylko w momencie integracji, kto był dostępny. A niestety jest zepsute w tej chwili, że nie mogę tam poklikać, nie mogę tam naprawić. O, super. Super, że mam takiego heala. No dobra, no to co? No to bijcie się. O oh god, ale szybko schodzi mu życie. A nie! Żyje. Wszystko dobrze. Masz tu jeszcze jednego heala. Super. Strzałka miga. Czy jest coś do rozdania? O! All humans receive plus 20% do ataku.
O, 50% do życia, poproszę. Ej, to są przydatne rzeczy. Mega przydatne rzeczy. Dawać, więcej atak też, jasne. Kurde. Prawda, teraz mnie nie bardzo na coś stać. Ale teraz każdy ludzik jest więcej warty. Dzięki, Kefcio. O, zwiadowca kolejny. Nóż. No, dajmy trochę tego mięska armatniego. Kurde, ale ten ma życia. Czy to dotyczyło tylko moich aktualnych, czy te też są? Po prostu te tak mają, kiedy nie są uzbrojone jeszcze. Bo mogę wam dać w sumie, bo ja mam przecież rzeczy. Masz tutaj jeden... Macie tutaj miecze i tyle. Zapierdalać z tymi mieczami. Nie. Jakie mam? O właśnie, czy ktoś jeszcze? Aha, bo to lisie pierogi jeszcze. Ale no, wydaje się, że to po prostu zintegrował z tymi, które aktualnie były. No, no niestety nie da się wklikać Twitch Integration. Smutna sprawa. Więc chyba jak jesteście trochę później, to niestety się nie łapiecie. Tylko jest ten jeden zestaw ludków. Okej. Okay. To tam jest jakaś strzałka do góry. O co tu biega? No nie wiem, no lećcie, bijcie się. Super. Boże, mój biedny tarczownik, ale dostaje w cir. Ale nie, no radzi sobie, radzi sobie. O, nowa umiejętność jakaś, coś ten. Shooters zwracają 60% obrażeń przeciwnikowi, kiedy zostają zaatakowani. No to takie sobie, dlatego że zazwyczaj nie są atakowani w ogóle. To takich nie mamy, fighterów. Takich też nie mamy, więc chyba trzeba brać to. O, mamy darmowy reroll. Summon Tentacles? No to chyba... To chyba nas w ogóle nie dotyczy. Come on. O, jak super! Healerzy leczą z odległości. Ale super. Ale mega. Okej. Okay. To jazda. Jak wam idzie leczenie z odległości? Całkiem spoko. Z mieczy to tylko mieczy. Bo to się liczy jako co? To są w ogóle jeszcze inne rzeczy. Musimy zrobić reroll. Reroll albo upgrade. Kurde, jakieś skomplikowane rzeczy się zaczęły pojawiać. Coraz mniej zrozumiałe. O! Piła nam doda. Mamy ludka. Masz tu piłę. Masz tu piłę Lucky. Zrozum maskę dostał na ryjec. No i go, no to pobijmy tego bossa. Dajmy jeszcze jednego ludka, któremu po prostu damy
przedmiot, który już jest. O, więcej strzelania. O. No dobra, i idziemy na boss. Nie, takiego słabiaka to nie ma co leczyć. Ło! Jaki samuraj! O nie! Kogo tam bijesz? Proszę mi zostawić. Ale słabiak. Patrzcie, nikt mi nie umrze. Nikt nie umarł. Za łatwa jest ta gra. Dawać mi to. Oh yeah! Ale mam healy. Dawać więcej życia wszystkim moim ludkom. A ty? Zostań mięskiem. Czemu kusznik w przodzie? Bo to był taki pojedynczy, żeby odwrócić uwagę od moich pozostałych kuszników. Gdyby ktoś się rzucił na shooterów, to żeby się rzucił na tego pojedynczego, gdyby miał basowy atak, wiesz, taki obszarowy albo coś. Smok. Smoka spotkaliśmy. Kefcio mówi tygrys. Spotkaliśmy. Co robimy? Przyzwij krytyczne szczęście i rzuć. Czy zabieramy kości? Dobra. No i dobra. I mamy kostkę. To nam daje wszystkie umiejętności 5%. Większa szansa, że się strygerują. Dobra, tutaj nic nie chcemy. Widzę, że tutaj na dole będzie możliwość nabycia jedzenia. To brzmi jak coś dla nas, bo jesteśmy głodomorki. Nie aranżujesz swoich ludzików. Niech na ci wytłumaczę, a spierdalaj. Żebym ja ci nie zaaranżował mordy. Ja chcę, żeby moje ludki się trzymali z tyłu, żeby nie umarli. Może taki jest plan, co? Kurde, co? Czy to był boss poprzednio, a teraz jest dwóch takich? Shit. Okej, okay, ale patrzcie, nie są w stanie bić wystarczająco szybko, żeby ten, bo healerzy go leczą. Super! Moi healerzy są zbyt potężni na tego przeciwnika. No i dawać kupę żarcia, pyszne. Let's stock up. Masz tutaj level up. No i co? No i do roboty, do walki. Ajajaj, nie! Nie! Nie żyje ludek. O, nowy? Nie mam takiej broni nigdzie, nie? Nikt nie ma takiej broni. Nie, jest. Jednak jest. Ale nie ma tego typu healera. Jeszcze jeden healer, co tam? Nie za dużo healerów? Może za dużo? A może nie? Ale trochę rozumiem. Nie ma kto damage'a robić. No to jest prawda.
Nie ma też kto tarczować za mocno. Lisie pierogi powraca z tarczami. Ale dostajemy bonus. Moim zdaniem to warto. Bo dzięki temu, że tak dobrze są healowani, no to nie umierają. Więc może zajmuje im trochę dłużej. Ale no mega skuteczne moim zdaniem to healerowanie. Bardzo mi się podoba. Jeden pizzkę elo, fajnie. Ja się czuję niezniszczalny w tej chwili. Bo są damagerzy, są ten. Ci są nieśmiertelni z tego powodu, że mają tak dużo healerów. O! Stać nas. Możemy mieć kolejnego napierdalacza. I możemy mieć więcej tutaj. Let's do it, huh? Kto to? Dorothy. Okej, Dorotka, masz. Masz tutaj Guna. Teraz mamy już 4 tutaj. Potężna aura atak speedu będzie. Cyk i cyk i fajnie. No nie wiem, czy powinniśmy jeszcze w tamtą stronę iść? Chyba tak. Może jakieś umiejętności czy coś. Wiem, że trochę tam jedzenia ubywa przez to. Kurde, 3... Nie, 2 kosztuje, dobra. Nie żeby to było dużo jedzenia, ale... Tutaj wyżej też kupimy jedzenie po walce zaraz. Więc będzie letko, zobaczycie. Będzie dobrze. Super. Okej, tutaj nic nie kupujemy. Idziemy kupić jedzenie na górze. Ci sami robili despotyzm, gdzie ludziki produkują prąd do maszyn. O, proszę. To jest Despots Game. Więc nawet nazywają to tak, żeby to było to samo uniwersum czy coś. Okej, jesteśmy trochę wygłodzeni, ale tutaj dostaniemy jedzonko, jak pokonamy tych tutaj. O, znowu te słabiaki. A, uwaga! Nie! 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 Nie, Dorothy! Leczcie ją! Leczcie ją! Leczcie ją! No! Nie! Leczcie ją, no! Skupcie się! Leczcie Dorothy! Jesus! Fuck! Skupcie się, leczcie Dorothy! Dorothy, odsuń się, odejdź stamtąd. O, bije tak innego jakiegoś. Super, wszyscy żyją. Okej, okay, Dorotka, masz tutaj heala. O, super. I fryty też poproszę. Wszystkie jakie macie. No to też, jakby wszystko się opłaca. No kurde, dużo was. No, poleczę jeszcze tego. Nie chciałbym go stracić. O kurde. Uff. Czy nam healerów starczy na tę walkę? Uff. Ale szarża. Okej, okay, chyba nic nam nie będzie. Yeah. Nowa umiejętność. My nie mamy tego. Tego też nie mamy. Czy ja chcę po prostu to, że wszystkie części umiejętności, bo umiejętności to też leczenie. I ta aura speeda. Są dobre rzeczy. Ale mamy dwa role. Jeżeli mają 120 many healerzy,
mogą się podnieść. Tu masz 230. Tu masz 230. Gdzie są reszta healerów? Czy ktoś mi umarł? Nie, a tu jest jeszcze jeden przecież. 220. Jeszcze raz. Okej, no mamy mieczowników. Jeden. Jeden rodzaj mieczownika. Okej, damy te. Damy te kości. Myślę, że rozsądnie. A tutaj jest portal, tak? Coś było właśnie, że możemy się z każdego portalowego pomieszczenia przenieść do innego portalowego pomieszczenia. Coś takiego było. O, tutaj można zobaczyć. O, taunt! To by było super. Gdybyśmy mieli dwa rodzaje tarczy, to oni by robili taunt. Totalnie musimy zainwestować w jakąś nowy rodzaj tarczy. To mega przydatne, żeby chronić naszych strzelających. Okej, okay, cool. Okej, okay, tu jest inny rodzaj tarczy. I to też jest inny rodzaj tarczy. Potrzebujemy jeszcze tego drugiego też. Okej, okay, aktywne. Mają taunta. Tanki muszą być jedno obok drugiego i wtedy zmuszają przeciwników do atakowania ich zamiast kogoś innego. Wow, ale życia 800, 1000. Ty jesteś teraz mięczak, mimo że masz level 3. To tak naprawdę lepiej mieć nowego ludzika z potężniejszą bronią. Ale ja się was nie pozbędę, ja was za bardzo kocham, ludki. Może powinienem takiego pana, dzikiego pana posłać do diabła. Nie, i tak mnie nie stać na to. Nie stać mnie na nawet branie. A czy pan dziki pan jest dobry? Był jeszcze jakiś inny teleporter, że u mnie? Tutaj? Tak, fajnie. Okej, okay, no to idziemy na bossa. A potem pójdziemy na górę po jedzonko, po bossie. Po bossie pójdziemy na karmówki. Okej. Okay. Dobra. Fajto! Ojojoj, ale nimi rzuca! Jak szatan. Boże kochany, nie podchodźcie tam nawet. Okej, okay, ale moi, ewidentnie moi tarczownicy chronią. Ktoś umarł. Niech się pierogi nie żyje. Niech to licho. Straciliśmy. A straciliśmy tych zwykłych tarczowników. Rezurektor. Wskrzesza wszystkich ludzi zabitych w tym pokoju. Okej. Okay. Poproszę rezurektor. Teraz chodźmy jeszcze strzamać coś. A, też trzeba się bić. Dobra, dobra, możemy się bić. Damy sobie radę. Chillera utopia.
O, no. No, 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 Dorotkę nie. Dorotkę nie. Proszę Dorotkę zostawić. Okej. Dobra. Okej, to jesteśmy ubogaceni. Mam chęć ładować ich w, ładować im w życie. Nic nie poradzę. Jak uzależnienie. Chcę, żeby one żyły. Yahoo! Stara gra. Jest. Automat z grami. Lisie pierogi. Gramy Battlefield kartę czy cmentarz kartę? What? Cześć. Witajcie wszyscy. Szybko, lisie pierogi. Szybko. Jeden, dobra. Battlefield karta. Kurde. Dobra, no idziemy w jeden. Dostaliśmy miecz za darmo. Słuchajcie, gramy w taką gierkę, nazywa się Despot's Game. To jest taki auto battler, gdzie mamy ludziki, które mają, dostają różne role w zależności od tego, jakie tam brońki dostaną. I jeżeli mają na przykład brońki, widzicie, tutaj są dwa z różnymi rodzajami tarcz. Kiedy masz więcej rodzajów tarcz, to tworzy się combo. I dzięki temu dostajesz lepsze umiejętności. Na przykład mamy trzech różnych healerów. Tutaj jeden healer i tutaj jeden healer. I przez to, że jest ich trójka, to oni razem mają potężniejszego heala. To się łączy. Zazwyczaj gram, co popadnie trochę. W tej chwili jestem w momencie, że trochę każdego dnia, kiedy gram, to trochę w inną gierkę. Tak, tarcza typu lodówka, to jest tarcza typu podzespół czy coś. Okej, więc idziemy do następnego pokoju, żeby się tłuc. Tutaj nam jedzenie spada, dlatego że każdy ludzik potrzebuje jednego jedzenia, każdą tą. No i jeżeli chodzi o walkę, no to po prostu klikamy fajto i oni robią fajto. Bardzo. Bijemy się ze struśkami, leży leczą, oni się tłuką. Dobre życie jest. Co? Co on wstał? Co on przeżył? Sorry, pierwszy raz jesteśmy tutaj w tym biomie. Oh no, oh no, oh no! Lecz, lecz się! No! Jesus! Trudne się w losu. Co to jest? Nie stać mnie na to. Ja chcę Panzerpuł. Please, mom, can we have Panzerpuł? O, jak dajemy temu tarczę, to widzicie, teraz się zrobiło tutaj, że oni mają umiejętność taunt. To jest bardzo przydatne. Tutaj mamy jeszcze jednego heala. Proszę bardzo, oto heal. Ale to nasz ostatni. I sytuacja wygląda niezbyt różowo w tej chwili, powiem wam. Ale powinniśmy pozbierać jeszcze hajsu na lepsze rzeczy. Bo niestety te shopy znikają. Okej, okay, wygląda, że będzie jakaś łatwa walka. Dajmy ją. To są. 2000 życia mają. Ja nie widziałem takich. Czy oni też będą z martwych wstawać? O nie, zostawiają po prostu po sobie jakiś. Jakąś złą rzecz. Jakąś klątwę. Za każdym razem ostatnio jak wchodzę do sklepu. Bo musisz do spożywczaków wchodzić częściej, a mniej do luksusowych sklepów meblowych. Let's go. A wy co graliście, archonki? Mamy 100 osób? 100 osób? Jest 100 osób. Robimy tę specjalną rzecz, którą robimy, kiedy jest 100 osób na streamie.
Dreamcasta? Robicie teraz Dreamcasta? Czy już się skończył Engage? Już wszystkie gry w Engage'a wygrane? Czy się poddał? Okej. Okay. Uwaga, nasza specjalna rzecz. Sto osób, niech żyje nam. Zwiadowca, czemu mi psujesz? 100, jeszcze raz. 100 osób, niech żyje nam. 100 osób, niech żyje nam. Jeszcze raz. O, no! Jeszcze raz. Niech żyje nam. Niech żyje nam. A kto? 100 osób. Wracamy do tego. Woda? Nie ma sprawy, dziki pan. A te 24, co ponad 100? Jezus Maria, wszyscy są tacy roszczeniowi. Super. Gówniarze, za moich czasów myśmy z błota jedli. O nie! Słuchajcie, trudno się zrobiło. Tarczownik mi umarł. Miecz świetlny. Co się odblokowuje, kiedy to mają? Critical hit można odblokować. Nie no, on nie mógł umrzeć. Teraz znowu nie mamy taunta na tarczach. Ale no może trudno. Can't win them all, right? Powinniśmy zacząć zbierać jakąś nową kategorię? Może ci są jacyś potężni ci od macek? Bo się pojawili. Kurde, mamy żarcia mało. O, ale jest żarcie po lewej. Dobra, to będziemy mieć na żarcie. It's all good, okej. Okay. We're gonna work it out, don't worry. Mamy trochę pieniędzy, możemy kupić właśnie jakąś drogą... Może faktycznie, może trzeba zainwestować w jakąś potężną brońkę. O, jakąś taką, widzicie, bo teraz mamy 1700 życia od razu, kiedy on jest taki ten. I takiego z czaszką też weźmiemy. Dobra, walić to. Trzeba się dozbroić. Ty jesteś jakiś czarownik, to się schowaj tutaj. Okej, okay. No i dobra, i wchodzimy tutaj. I jedzenie nam spadło do 15. Ale jak pokonamy tych tu... O, tylko jeden strusiek i jeden ten. Ale strusiek jest trochę zabójczy. Okej. Okay. Kurde, ci healerzy... Przez to, że ci tarczownicy są tacy potężni, że ci healerzy... Co? Kurde, nie stać nas! To trudno. Kupimy to jeszcze i to. No i dobra, może jakoś pojemy, nie? Może się najemy tym. Ale nie jesteśmy, totalnie nie jesteśmy gotowi, żeby na bossa iść jeszcze. Następnym razem przerób mnie na jedzenie i daj mi dobre bronie, bo te kusze już ledwo co dają. No masz rację, ale też nie mam pieniędzy, żeby kupować lepsze bronie. Tylko w jedzenie idzie. Do bossa będzie łatwo wrócić, bo mamy tam teleporter. Okej. 15 tysięcy żyćka. O, patrzcie, ale jak mi leczy. O. Żegnaj, Jane. Twoja lodówka była inspiracją dla nas wszystkich. Nawet nie wiem, co on odpierdala. On robi jakąś krzywdę wszystkim. Ogranicza chyba nam damage'a.
Tanki spowalniają. Mamy teraz jeden tank. Mamy dosłownie jeden tank, ale mamy. Ej, mamy. Po prostu leżą nam te bronie. Yo! To się zbyt rzadko zdarza. Dodamy to. I potrzebujemy więcej ludków. Więc potrzebujemy, żeby sklep się znowu zrobił. I kupimy ludki i damy im tarcze i wszyscy będą szczęśliwi. Bo musimy, potrzebujemy sklepu z ludkami najpierw. Ej, wielkie dzięki, yo, Krimino! Dziękuję. No, no trochę boję się, jak bardzo przetrwamy, skoro mamy teraz tylko jednego słabego tanka. O, nasz piłowy chyba zdechnie. Wiesz, leczą go, leczą go. Nasi healerzy jeszcze dają radę na szczęście. To supi. Okej. Yeah, sklep! Hej, ludek. Hej, ludek. Masz tutaj, kurde, tarcze. Masz tutaj tarcze. Zajebiście. Uuu, nowe leczenie, które sprawi, że wszystkie moje postacie będą lepiej leczyć, jak dam. Nie powstrzymam się. Masz, lecz. Defibrylator. Kurde, ale mamy teraz. Czyli ten heal nam wzrósł do ilu teraz, że one ile leczą? 60 zamiast 40 leczą. Zajebiście. Zajebiście. Okej, chodźmy tutaj po żarcie. I potem teleportujemy się do bossa. Nie wiem czemu cały czas zapominam, że trzeba się bić. Fibrylator to tylko na migotanie komór i często skurcz komórowy bezstętna. Uspokoisz się. Kurde, jaka szkoda, że widzicie, bo teraz się pojawiają te inne postacie, a powinna być tutaj właśnie Evelyn powinna być i reszta ekipy subskrybująca mnie, ale niestety zepsuło się. Twitch Integration po prostu nie chce wejść. I próbowaliśmy nawet resetować, w sensie odinstalować i instalować grę ponownie. I tak się nie chce naprawić. Zadziałało raz, zebrało do bazy te 5 osób i tyle. Może reset komputera by pomógł, ale nie jestem skłonny tego robić. To się opłaca? Słuchajcie. Czy to jest razy 3? Więc tak, dostajemy kilka w gratisie. Okej. Okay. Jeden słoń jedzenia. Nie, 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 czekaj! Nie mogę się teraz teleportować. Teleportowanie się było tutaj. Ale marnuję żarcie! Przechodząc z pokoju do pokoju się zużywa. Okej. Okay. Mamy teleporta. Idziemy, no to idziemy na taką bossa, no bo co my innego możemy zrobić. Okej. Okay. Fight. Pamiętajcie, że mamy tutaj tę jedną rzecz, że może sprawić, że wszyscy zostaną wskrzeszeni po walce, jeżeli tylko ją wygramy. Super rzecz na bossa. Ale nawet nie będzie trzeba, patrzcie jak dobrze healują. Koleś nie jest w stanie nic zrobić. Ale on też się leczy. Ej, czy my nie jesteśmy za słabi? Ja nie widzę, żeby mu spadało za bardzo teraz. O, a nam jeden ginie. Jeden nam ginie. O, wie się pierogi, nara.
Miło było, bardzo było. Oh god, zaraz mi się mana pewnie pokończył tych postaci, co? No, już nie mają many. To chyba nasz koniec. To jest jakiś czołg jebany. A dwa, please. Dziękuję, hejo. Nie no, może jednak wygramy. Bo jednak on traci, on jednak się nie leczy. Mass heal, 30%. Na pewno chcę to. Ale czy teraz tego użyję? Tak, poproszę. Wracajcie, aniołki. Super. Okej. Okay. Wszyscy do rury. Znajdujemy artefakt. Komputer. Prostokąt. TikTok 2022. Dałeś 3 serialowi Arkane, powinni cię wyjebać z filmu Evo. To właśnie za to powinienem polecić tę robotę. Polecam mój, możemy obejrzeć filmik, jak ludzie wkurwiają się na moje oceny Arkane znowu. Chcecie? Tylko muszę słuchawki założyć. A dawno nie było. A teraz mamy dobrą okazję. Bo Szania przyszedł albo przyszła. Czekajcie. Jak znaleźć tego dębskiego? Wpiszę Arkane. Dębski to znajdzie. Arkane. Dębcy 1000. O! Jest! Filmik nazywa się Dałem Arkane 3 na 10 i teraz film Mebowicza żądają usunięcia mnie z grona krytyków. Okej, okay, poglądamy sobie dębskiego. Wiecie co, jak to zobaczyć? Jak to zobaczyć, jak ludzie oceniają, jakie są, mamy komentarze pod Arkany. Co tam się odwala? To już 9 dni to się musiało nazbierać. Napisałem, gdzie jest Nemo, tylko zamiast Nemo jest moje zainteresowanie czymkolwiek, co się dzieje w tym serialu. Godzinę temu obejrzałem pierwszy odcinek, potem zacząłem stronę Insta i specjalnie weszłam sprawdzić to o tym. Co, znowu oceniasz serial po pierwszym odcinku? A to jest zawsze super, jak Demland nagle się odpala, zbycie edgy na siłę. No to popisałeś się, głupotą. To ten z recenzentów, którego zdanie najmniej mnie obchodzi, a właściwie w ogóle jego oceny, a tym bardziej to, co pod nimi pisze, to dla mnie trolling. Błagam Filmweb, wywalcie go z ocen krytyków. Ooo, who's an edgy boy? Who's an edgy boy? Yes, you are. Ooh, what a hot take. Your statements are so controversial. What an edgy boy. Choć szanuję, nawet jak serial dobry, to nudno tak same zachwyty czytać. Okej. Okay. Recenzja godna Kałużyńskiego. Widzicie, życzy mi śmierci, bo Kałużyński jest... nie żyje. Ten, jeżeli chodzi o ten who's an edgy boy, to jest, to mnie... Bądźmy absolutnie szczerzy. To mnie ruszyło. Jak tak czytałem to, to myślałem sobie, kurde, okej. Okay. Ten komentarz mnie naprawdę zaorał. Bo nie da się... Z takimi rzeczami nie da się wygrać. W sensie, nawet jeżeli będę to czytał, jakby z całym tym, przyjmując to na klatę, to jednak oberwałem mimo wszystko. Więc dobrze, że było to. Zachowałem odrobinę twarzy. Ktoś się jeszcze liczy z jego oceną? Jak to mówią, stracił okazję, żeby siedzieć cicho. Idealny przykład, jak pokazać, że jest się chujowym krytykiem,
bez mówienia tego wprost. Wszyscy jesteście tacy sami. Tacy sami. To jest jakiś żart? Myślałem, że to jest jakiś animowany badziew na podstawie gry. Nie mogłem się bardziej mylić. To totalne zaskoczenie. Jest akcja, są prawdziwe emocje. Kreacja Jinx godna Jokera. Tak, tego Oscarowego. Tego Oscarowego Jokera. Ba, jest nawet kryzys głości. 9,40. Naczelny połow Filmwebu. Niby każdy ma prawo do oceny, ale brzmi to turbo ignorancko. Jak można taką animację, scenariusz, muzykę, akcję, duże emocje ocenić tak nisko? Rozumiem, że może się nie podobać, ale 3? No ja się słaby. Film jest połowa. To jest konstruktywna krytyka? To chyba jakaś kpina. Nie, myślę, że to jest homoseksualny slot. Żałosne. Nie jestem pewien. Mam wrażenie, może nie że być. Ten krytyk to zwykły... Może człowiek, chodzić o to, że pruje się na psach albo coś. Nie wiem. A gdzie jest Nemo? Nie wiem. To się chyba on bawi, tylko że Nemo to jego przyrodzenie. Ansup, Dębski śmierdzisz. Ale ktoś tu się stara być chujem. O nie, Dębskiemu się nie podoba, co reszcie gawiedzi. Na sto z nim i jeszcze mu trochę poubliżajmy. Jesteście błędem tego świata. Kamil mnie broni. Kochani, Kamil mnie broni. Ale zesrańsko w odpowiedziach. I Pietro mnie broni. Żałośni jesteście, płacz, bo komuś się nie podoba to, co lubicie. O, Daxter wrócił. Pamiętacie Daxtera? Ja pamiętam. Daxter poważnie to traktuje, ma w awatarze. Tak, najlepiej, niech recenzenci piszą... Patrzcie, ale dobry jestem, ocenzurowałem też, tyle, żeby nie podać za dużo informacji na filmiku. To są publiczne ja komentarze. Ja chronię ludzi. Napisane, więc chronię to jest ludzi. Wszystko legalne, co ja pokazuję. Nie doksuję tutaj nikogo. To są rzeczy, które ludzie z własnej woli wypisują na publicznym. Jesteśmy podobni? Tak, najlepiej niech recenzenci... Tylko on jest hippies. Na przykład obywatel Kane, nudny i tyle. Obleśne. Od recenzenta nie oczekuję, żeby mu się podobało wszystko, co mi, ale żeby potrafił argumentować, co mu się podoba w normalny sposób. W 250 znakach. Na Filmwebie, gdzie ocenia się rzeczy w 160 znakach. Śmiem twierdzić, że byłbym dużo lepszym krytykiem od tego przyklasta. Tym lepszy krytyk, im wyższą ocenę daje. Okej, okay, boomer. JD, Jakub Dębski, to ja. Bahaha, dobre, zgadzam się. Durniejszego komentarza nie dało się wymyślić. Szanownemu krytykowi zalecam pisać komentarze na trzeźwo i komentować produkcje, które ma się na myśli, a nie najpierw wymyślać komentarz, a potem wpisywać go w losową produkcję. Daxter, oceniłeś film Wyszyński Zemsta czy Przebaczenie na 7/10? Jak dla mnie nie masz prawa głosu w żadnej sprawie. Przykłócą więc z sobą. Z całym szacunkiem, ale twoje oceny filmów czy seriali to jest jakiś żart. Specjalnie założyłem konto, żeby ci to napisać. Bo widziałem cię już masę razy. Kompletne gnioty oceniasz o 2-3 gwiazdki za wysoko. A produkcje zasługujące na 8/10 niczym paździe. Widzicie, Mateusz się złapał właśnie na ten problem, na który ja się często łapię. Kończą się kurwa znaki, bo masz ograniczoną liczbę. I weź spróbuj tutaj napisać sensowną opinię. Z taką ocenę pokazujesz tylko brak... Po prostu same paździe wychodzą. ...sowych kompetencji w byciu krytykiem. Jako krytyk powinieneś być obiektywny. Patrzeć na fabułę, postaci, muzykę, to z czego składa się film. Niestety, ten serial jest dobry. A twoja ocena jest na pokaz. Ej, bo w sumie śmieszne, szkoda tylko, że nie wykorzystałeś tego gaga na czymś, co jest faktycznie niewarte uwagi. A nie wiem, co, czy jest tutaj coś więcej? A, komiksik czytam, czy coś. Tak? Zdenerwowany nieco, kiedy okazało się, że Filmweb będzie udostępniał właśnie publiczne komentowanie ocen krytyków. A, okej, okay, dobra, ale to już wszystko jest takie tam, komentarz do tego wszystkiego, to mniejsza z tym. Ostatnio zauważyłem pod los powrotem kura, jak jakiś typek żąda wyjaśnień od każdego krytyka, który dał mniej niż 9/10, czemu tak mało? Te komentarze to jest najlepszy feature ever. Tak, ja też się przekonałem do nich. Ja jestem ciekaw, czy coś się... Słuchajcie, może czas sprawdzić, czy coś się tam... Czy coś nie doszło tam, ale w sumie trochę jest już zniszczone to, nie? Dlatego, że ktoś się pewnie wpisuje tam spodziewając się, że ja tam zajrzę ponownie. Jak już wie, że tam ten... Bo ten filmik się pokazał, więc teraz będą ludzie specjalnie pisać, żeby być śmieszne, nie? Boże, sezon drugi będzie. Chroń nas, Panie Boże.
O, Filmweb mi się w ogóle pierdoli. Wylogowuje mnie co chwilę. Chyba nic nie sprawdzimy, wiecie? No nie mogę. Klikam zaloguj się, to mnie od razu wylogowuje. Te komentarze mają dużo łapek. Ludzie mają podobne zdanie. Chuj nieobiektywna ocena. Bardzo niesprawiedliwa. Czy to może mieć jakiś Smoleńsk albo inne niedopracowane gówno? Na przykład Arkane. Szef Filmowy obejrzał filmiki, demo banuje. No. Taki shadowban, że nie mogę się po prostu zalogować z powrotem. Smutne, że są ludzie, którzy dalej myślą, że recenzja obiektywna ocena. Okej, okay, ale będę poważny, Szania, pomijając zupełnie opinię, czy jakby ten, za każdym razem, kiedy jesteś w jakimś bąblu, to możesz się spodziewać, że pewne oceny będą gdzieś wyższe od innych. Jest pewien bąbel Filmweba i jest też bąbel ludzi, którzy będą zainteresowani obejrzeniem Arkane. I jako, że internet to jest miejsce, w którym będziesz mieć bardzo dużo ludzi, którzy faktycznie mają tego rodzaju wrażliwość, do której Arkane bardzo dobrze pasuje, to będziesz mieć dużo osób, które będą oceniać właśnie Arkane w podobny sposób jak ty. Masz duże przekonanie, że to jest świetna rzecz, bo tobie bardzo się podoba i podoba się, jest wysoko oceniona przez innych użytkowników Filmwebu. Rzecz w tym, że to nie sprawia, że to jest bardziej obiektywnie dobra rzecz, tylko że dużo bardziej podoba się pewnemu konkretnemu odbiorcy, który jest użytkownikiem Filmwebu też. Podoba się w pewnym internetowym świecie, pod którego wrażliwością rzadko się podpisuje. Ale prawdopodobnie znajdziesz mnóstwo ludzi z innych sfer, którym to się nie będzie podobać, dlatego że wolą rzeczy, które mają, więc mniejsza z tym, nie chcę konkretnie mówić, co myślę, że jest jednak zarkane, tylko przedstawiać, że są inne miejsca, w których ludzie kompletnie inaczej mogą ocenić Arkane, ale to nie są ludzie, którzy pojawiają się na Filmwebie, jeśli to ma sens. I może jestem właśnie takim głosem, w miejscu, którego takiego głosu się nie słyszy za bardzo. No i wiadomo, to był też głos, który był celowo, jako że nie mogłem napisać długiej rzeczy, bo to jest Filmweb, to jest to też prowokacyjne w swojej naturze. Po prostu przez to, że to jest opinia, która nie jest popularna w miejscu, w którym się znajduje. To jak jest tyle. Sama animacja ci się podobała? Tak, bardzo. W sensie, może nie bardzo, bardzo, bo wydaje mi się mało elastyczna, w sensie, że jest tam bardzo dużo efektów w samej animacji. Ale że przez to, że tam jest tak dużo takiego efektu wow w samej animacji, to ona nie jest w stanie podkreślać bardziej istotnych, nie jest w stanie highlightować rzeczy, które faktycznie chcesz highlightować, tylko highlightujesz wszystko naraz, cała scena to jest highlight teraz. Tak na poważnie, ja osobiście się zawiodłem. Fajnie było zobaczyć świat, który lubię, zwłaszcza, że wzięli ten najciekawszy fragment świata, pełen różnic społecznych, technologii, magii, ogólnie super, ale sam serial widać. Zagrania, w których muzyka i kompozycja wskazuje na to, że mają być smutnie, ja nie poczułem, że stworzyły wątki, jak napisano postać. Okej. Okay. Okej, okay, tablet znajdujemy, uruchamiam tablet. Mamy więcej motywacji dzięki temu, że pooglądaliśmy trochę TikToka. Nie wiem, czy to tak działa w prawdziwym życiu, ale okej, okay, jak jest, to jest fikcja. Jakim rodzajem chleba dziś jesteś? Takim, który się rzuca kaczką. Chcę patrzeć, jak świat płonie. Spodnie do jogi. Co ja mam z tym zrobić? Kochani. Czy ja chcę coś? Mam... Chyba chcę pozbierać więcej. Może, słuchajcie, upgrade. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, dzięki temu, że zrobiliśmy ten upgrade, ale wydaje mi się, że jesteśmy już na takim etapie, że potrzebny był po prostu. Jedzenia mamy dużo, więc na razie nie musimy iść do pokoju z jedzeniem. Chodźmy na razie tu.
Niech nie płonie kosztem kaczek. Wszystkie. W pierwszej kolejności kaczki, potem ludzie. Idziesz kopać Paciego? Okej. Okay. Trzymaj się. Trzymajcie się. O, zombiaki. Ale ich jest. Kurde, jakie wytrzymałe. Ja potrzebuję więcej damage'a. Ja potrzebuję więcej postaci dających damage, dlatego że teraz ci przeciwnicy po prostu godzinami są w stanie stać. Sailor Fuku, Shaman Club, co? Ale patrzcie, są trzy z tych kategorii, tylko co, nie stać mnie, znaczy stać by mnie było na dwa, ale nie stać by mnie było na ludzików do tego. Więc, czy ja mogę sprzedać te rzeczy? Nie. Ale na pewno mi się nie przydadzą dwa miecze już nigdy. Kurde, mam chęć. Kupić to i to i po prostu przetrzymać. Nie, 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 nie ma sensu, nie ma sensu. Coś mackowego dajcie. Nie ma mackowców. Halo! I wanna play Halo? To będziemy mieć jeszcze potężniejszych healerów. Nie powinienem dalej inwestować w healerów. Dlaczego ja to robię? Dlaczego ja to robię? Nie potrzeba tylu healerów, nigdy nikomu. Matko święta. Obczajcie to. Mamy max. Mamy maksymalny bonus do heala teraz. Pędziki pan już któryś raz mówi, że chce być przerobiony na kotleta i nowego ludka. No, ale na razie nie ma. Na razie nie ma na to miejsca. W sensie, no bo to mi nie da punktów życia. Wolę go zachować przy życiu. Nie wiem, czy dawać tego heala? Trochę mam chęć, żeby utrzymać przy życiu naszego piłarza. No. No ten heal bardzo nam pomoże też przetrwać więcej, nie? O, co to? Co to się tam, co się stało? Dawać żarcie. No, lisie pierogi daje radę. Lisie pierogi na pewno nie idzie na przerobienie na mięso. Kto najbardziej jest na mięso? Nie, no to Harry prędzej jest na mięso nawet niż pan Dziki Pan. Pan Dziki Pan to jest jakość, której można zaufać. Ani razu nie było śmierci. No nie wiem, poza tym dobry jest ten damage. Wcale nie jest źle. O, patrzcie, mamy takiego dobrego heala teraz, że nasz piłarz ma full życia, że wszyscy mają full życia walcząc z tymi zombiakami. Więc to na pewno jest nasz sukces. Nie ma co udawać, że nie. O-o. O kurde. O nie, likwiduje umiejętności. I chroni się przed umiejętnościami. O, wow, 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 easy, easy, easy. Okej, okay. Wszyscy przetrwali. Umiejętność nowa.
Kultyści mają szansę uniknąć negatywnych statusów. Fencerzy plus 30 do armora. Mamy dwóch fencerów i są przydatni. Ale armor to nie jest to, co bym im zwiększał. Przywracają manę. Kurde. Each time human's active ability is used. Active ability, czy to jest dosłownie heal? To jest active ability, nie? Bo to brzmi super. To znaczy, że każdy nasz healer będzie też atakował za każdym razem. To jest super. Bo używamy, ci healerzy są stop napierdalają umiejętnościami leczącymi. Mam nadzieję, że to jest to. Mam nadzieję, że to tak działa jak trzeba. Cześć, Bielu. Jeżeli to tak działa, to jesteśmy, słuchajcie, w niebie. Wszystko się ułoży. Zobaczmy, czy będą te sparksy lecieć. Lecą, tak. Widać, że są takie małe eksplozje. Więc wszyscy obrywają dodatkowo jeszcze. Super. Supi. Okej, okay, czy to jest kultysta, którego już mamy? Mamy jakiegoś kultystę. Co ty masz? Nie, ty masz czaszkę. A to trzeba mieć trzech, żeby uruchomili Call of Cthulhu. Czy uda nam się trzech? Kiedykolwiek? Ła, jeżeli nie spróbujemy, to nie, się nie uda, nie? Trzymaj się, zwiadowca. Dobrej nocy. Ale mamy też dużo tych postaci. Kurde. No, ale to jest tanie w sumie. Więc kupmy sobie do sklepu ten. Po prostu, żeby mieć. O, i niech sobie tutaj leży i czeka po prostu, aż będziemy mieć komplet. I dawać reroll. Czaszki tylko. Jest nowy miecz dla miecznika. Dla mieczników. Więc mogliby się połączyć też w... Mieć lepszy krytyka. W ogóle mieć krytyka po prostu. Więc tak, chcę. Okej. Okay. Nie jesteś super potężny, do, ale no trudno. O! Kurde. Chcę to. Więc jednak to odpuszczamy. Ciach. Tylko, że mamy teraz strasznie, strasznie dużo tych ludzików. Ale może jakoś to będzie, co? Bo fajnie, że mamy bonus. Więc przyzywają, każdy kultysta będzie tentakla przyzywał jeszcze. Co fajne, nie? Okej, okay, nie mamy dużo punktów, ale możemy trochę żarcia kupić. Żeby przetrwać odrobinę dłużej. Okej, okay, to można więcej żarcia kupić, a tutaj sobie powalczymy, żeby zdobyć punkty na to żarcie. Okej, okay, zombiaczki to łatwe. O mój Boże, jakie tentakle potężne! Ale nawalamy.
Super. Fajnie. Teraz już ci tak łatwo, kurde, znaleźć to miejsce, gdzie jest boss. Łazimy i łazimy i nie ma. Okej, wszyscy zdrowi? Tak, wszyscy zdrowi. Nikomu nic nie jest. No to bić się. Jesteśmy wystarczająco potężni, żeby myśleć głównie o jedzeniu teraz. Z tym tentaklem jeszcze. Z tą umiejętnością, gdzie healerzy atakują przeciwników. O, kupimy sobie dużą porcję jedzenia. Proszę bardzo. No i dobra, tyle styka. O, jakiś znak zapytania po prawej. Idźcie, bijcie tych trupioków. Tych trupioków, słabiaków. Nice. Tak kończą frajerzy, właśnie tak. Tak jak pan Ryku powiedział. Kurde, jest jeszcze jeden. Dla kultystów. Ciekawe, co jest na wyższym levelu. Aha, z wyższego levelu tentakl po prostu jest przyzywany. Czy chce wyższego levelu tentakl? Ale czyim kosztem? Nie chcę, żeby tych stracić. Nie chcę tych stracić, nic nie chcę stracić. Ja chcę wszystko zostawić. Chcę wszystko zachować. Okej. W ogóle nie bawiłem się w tę mutację. No, ale dajmy armor. Aha, nie stać mnie. Nieźle. A to? Magiczny damage ludzików się zwiększa o 30%. Okej, może super. Dobra. Chodźmy do znaku zapytania. Darmowe tokeny. Co mu robimy? Że to jest, oczywiście, że to jest pułapka, czy darmowe tokeny, jej. Kto pierwszy napisze wielkimi intrami tygry, zdecyduje. Brawo, Don Mateo. Co robimy? Pierwsze czy drugie? Free tokens. Nie! Potrzebuję głupszych ludzi. My mamy rozwieszać ulotki po dungeonie. Najwyraźniej. Na tym piętrze konkretnie jeszcze. Muszą być rozwieszane. Okej, tu się udało. Też tutaj mamy rozwieszone. To się teleportujemy. Zrobimy to wszystko. Może to warte zrobienia. Zaraz się teleportujemy i przejdziemy sobie dołem i wrócimy sobie tutaj. Więc tak, tu się wchodziło i robiło się tab. Klik. Ok, już mamy rozwieszone, więc quest jest wykonany. I teraz dokupimy sobie tutaj żarcie. I co dostaniemy w nagrodę? Brawo! Chcecie 30 tokenów, czy więcej DNA? Zrób coś z DNA. Zrób coś z naszym DNA, dawaj. Co to mamy? Kurde, ale badziewie. Nie używamy żadnych tricksterów. Kruci! Ach!
Matko święta. Smutne. Wow. Okej, okay, to będzie duża walka. Let's go. Co ten boss robi? O, więcej zombiaków robi. Prawdopodobnie z moich nawet jest w stanie zrobić. Kurde. Czy moi healerzy będą w stanie ogarnąć ten to wszystko? O, widzę, że tutaj tracimy życie. Healerzy powoli tracą swoje skille. Jeszcze nawet nie, głównego tego nie pokonujemy. On nie ma super dużo życia. Ach, nie. Lucky. Nie lubię, jak tracę ludzi. Smutno mi się robi. Dobra, ciebie. Same słabe. No dobra, zróbmy to. Polałem tosty sosem barbecue, bo skończył się ketchup i bardzo żałuję, a nie mam się komu pożalić. Przykro mi. Jeszcze trudno o dobry sos barbecue często, więc ekstra przejebane. O, astrologowie mówią, że to jest tydzień snajperów. Dostaliśmy dodatkowego shootera. Super. No nie ma na co narzekać, no. Nic, tylko się cieszyć. YOLO. Kurde, mamy tylko na jedno przejście z pokoju do pokoju, to chodźmy po jedzenie. Przesadzam. Przesadzam z ilością tych ludzików, ale nie mogę się powstrzymać. Czy ja dostałem właśnie głaz? Dokładnie tak, lisie pierogi. O Boże! Czy ktoś właśnie zmarł? Nie. What? Oni wstają. Czemu wstają? Co się dzieje? Co się dzieje? On teleportuje ludzi. Oni są teleportowani gdzieś po kątach. Ale czy umierają? Nie. Odżywają. Czy ktoś tu może umrzeć? O! Harry nie żyje. Lisie pierogi nie żyje. Okej. Okay. Okej. Okay. To nie jest pokój dla nas, kochani. Kurde, jeszcze za mało tokenów, żeby kupić więcej żarcia. Oj, oj, oj. To chodźmy tam na górę, bo tutaj będzie jakiś nowy skill. Może nam uratuje dupsko. Nie mamy nikogo starczą. Wiem, użyję tego. Okej, okay, wszyscy są martwi teraz na tym piętrze. No, zajebisty głaz. Słuchaj, a wiesz, jaki drogi był? Jeszcze mi się nie zwrócił tutaj. Ktoś powinien za to beknąć. O-o! O-o! Ta postać to już nie jest pikselowy stworek, to jest model 3D, przynajmniej tak wygląda. O-o! O-o! Oh no! Oh no. Oh no. Oh oh. Oh no. Oh no. Oh no. Oh jeez. Oh jeez. I don't know, Rick. Odblokowaliśmy jakieś rzeczy dzięki temu. No trudno. Dużo odblokowaliśmy. No trudno. Fajnie było. Fajna gierka. Pewnie nie zagram w nią nigdy więcej, ale podobało mi się.
fajnie się grało, no. Oglądaliście już nowe Ogarnie się? Dzisiaj zamieściłem. Gdzieś tam o 19:00 jakoś? Nie, jakie 19:00? Tak, jakoś 19:00. Bo jak nie, to mogę pokazać. Możemy jeszcze obejrzeć. Jezus, spokojnie się. To obejrzymy sobie razem. Czemu nie? Się, czy dzieci są jak psy? Są pewne rzeczy, których uczymy się już w szkole podstawowej, ale najwyraźniej do niektórych nie dotarło. Więc pozwólcie, że wytłumaczę wam wszystkim, takim jak Ludwik. To są zupełnie różne gatunki i tak naprawdę dziecko jest małą formą człowieka, z kolei pies jest właśnie innym gatunkiem. Tam są rodziny, całe drzewa, coś tam. Lis jest bliżej psa, niż dziecko jest bliżej psa. I wydaje mi się, że to można sprawdzić na przykład sadzając dziecko do schroniska. Dziecko w schronisku nie wytrzymałoby nawet jednego dnia. Ich zęby są słabe. Ich węch jest godny pożałowania. To, co łączy, może z tego się bierze pewien chaos, to, że to, co łączy psy i dzieci i koty, to są wszystko stworzenia, które wymagają opieki nad nimi. To definiujemy przez to, czy kiedy jak jedziemy na wakacje, czy potrzebujemy innej osoby, żeby spędzała czas z tym bytem. I może skorzystam z okazji, to ja wam powiem, żeby właśnie pamiętać o tym, żeby właśnie pamiętać, to ja wam powiem, że to jest to, co się dzieje. Niezależnie od tego, czy przygarniacie kotka, pieska, czy dziecko, prawdopodobnie trzeba poświęcać mu uwagę i jest bardzo nieodpowiednim pozbywać się jego. Na przykład weźmy takiego pieska Bianeczkę. Bianeczka, chodź. Bianka. Bianeczka. I widzicie, i mimo że to jest suka niewdzięczna, którą ja karmię, wyprowadzam na spacery, zabieram do weterynarza, w jednym miesiącu kosztowała mnie raz 1000 zł ponad. To prawda. To ona dalej może kurwa nie przyjść. Czy to było skrypte? Nie. I dalej to ja będę ten zły, jeżeli ją zostawię. Te rzeczy w Ogarnie się, one są w większości improwizacyjne, więc nie wiedziałem, czy Bianka przyjdzie, czy nie, ani nie wiedziałem tak naprawdę, co mam do powiedzenia, zanim przyszła. Jak ją zawołałem, to nie wiedziałem, co ja mam w zasadzie tam, więc dobrze, że nie przyszła, bo no, to sprawiło, że odcinek jest lepszy, bo wcześniej wszystko, co miałem przygotowane, to właśnie to, że dzieci by jednego dnia w schronisku nie dały rady przeżyć. To był taki główny żart, który wymyśliłem, a reszta pozwalam sobie płynąć i trzymam kciuki, że coś fajnego wyjdzie. Więc pod tym względem dzieci i psy są podobne do siebie, że są kurwa niewdzięczne. Jest czyjeś dziecko powiecie, napisane. O nie, ale pies do mnie przychodzi, jak jestem smutna. Wiesz, dlaczego przychodzi dla ciebie pies, jak jesteś smutna? Bo odłożyłaś telefon na chwilę i teraz twoje ręce są przy twojej twarzy, dlatego że płaczesz. I pies widzi, że masz ręce wolne teraz. Więc to jest, o chuj, moja okazja, jedziemy. Będzie głaskane. Fuck yeah. Że kochani, róbcie jak chcecie. Tylko ja potem nie chcę słyszeć płaczu. Ja nie chcę, żebyście do mnie przychodzili potem kurwa narzekać. Zwłaszcza jak bierzecie dzieci i spodziewacie się, że ich zęby będą potężne. Że ich zgryz będzie w stanie miażdżyć drewno. Że ich węch nie będzie godny pożałowania. To mam złe wieści. Więc zdawajcie sobie sprawę, którą rzecz wybieracie i jakie są mocne i słabe strony każdej z nich. Dlatego, że dzieckiem trufli kurwa nie znajdziesz. Ogarnij się. No. Okej, kochani. No to dobrej nocy. Trzymajcie się. Idziecie teraz.
Słuchajcie, zrobimy miłą niespodziankę Rudemu, co? Rudy ma 6 osób w tej chwili. Jest online najwyraźniej. Jeszcze odświeżę. Gra w Multiversus. Pewnie nie widzieliście Multiversus i może się wam spodoba obczajenie Multiversus. Ja też nie widziałem Multiversus nigdy. A on bywa czasem, ogląda jakieś nasze rzeczy. Będzie mu miło.